Witajcie, 19 czerwca 2024. Nie jesteśmy daleko od Krakowa. W zasadzie pierwsze pagóreczki, dość omijane przez grzybiarzy, a jest tutaj gdzie chodzić, jest tutaj co znaleźć. Można znaleźć i prawdziwki, i borowiki usiatkowane, i jeszcze inne grzybki. Sprawdzimy, co rośnie w lesie. Dokładną lokalizację podam później, gdzie dokładnie jestem w trakcie materiału. Idziemy. Las sosnowy z domieszką jodły i buka. I mamy pierwsze borowiki. Borowiki usiatkowane, choć takie jasne. Są dwa. O, widzicie? Jaki był schowany. Mamy krasnoborowika cygla stoporego. Kolejny krasnoborowik cygla stopory. Kiedyś nazywał się zwykłym borowikiem ceglastoporym. Spójrzcie na te przebarwiające się pory. Pory w kolorze ceglastym. I przypominam o cesze rozpoznawczej, czyli te kosmki, które tutaj na trzonie się znajdują w kolorze również ceglastym. Młodziutki muchomor czerwieniejący. Zostawimy go, niech sobie rośnie. Ale piękny, cudowny. Gorzkoborowiki żółtopore, których nie zbieramy z uwagi na gorzki smak, ale o tym wiecie przecież. Kolejny krasnoborowik cygla stopory, obiedzony troszeczkę przez jakiegoś zwierzaczka, bo to nie jest ślimak. Takie ząbeczki zostawione. Zobaczymy. Piękny, zdrowiutki. Ale tego zabierzemy. Lubimy takie malutkie baryłeczki. No, zdrowy. Przeładny. Mamy tutaj borowiczki szlachetne. Tu są dwa. Tu jest jeden jeszcze. Weźmiemy jednego, tego mniejszego. Zobaczymy, czy jest zdrowy. Jak będzie zdrowy, to może weźmiemy tego drugiego. O! Wyciąć. I widzicie, no jednak zarobaczywiałe, zaczerwione. Zostawimy zatem tego większego i tamtego też. Niech sobie rosną. Ale fantastyczny. Patrzcie, jaki cudowny, dziwny. A, weźmiemy twardy. Weźmiemy, zobaczymy. Wiecie, jestem od południowej strony rudnika. Piękny borowik usiatkowany. Oj, może być zdrowy. Chociaż nie, czuć, że jest mięciutka nóżka. Jak jest mięciutka nóżka, to jest bardzo przeczerwiona. Tak więc zostawię go. Niech sobie ma szansę dorosnąć. Kolejny borowik. I to jest chyba koryto rzeki okresowej. Wydaje się, że jak popada, to tędy będzie płynął potok. W tej chwili jest okres suszy od tygodnia. Ma coś popadać, więc koryto wyschło. Tuż obok kolejny młodziaczek. Nie musimy wszystkich zbierać. Wystarczy czasami dotknąć. Jest cały mięciutki. Najprawdopodobniej robaczywy. Zostawiamy go.
I tu jeszcze jeden piękniaczek. Tu kolejny stary owocnik, którego nawet nie będziemy ruszać. Borowików dość sporo tutaj jest. Piękne. Zapraszam do rudnika. Spójrzcie, jakie dwie siostry tutaj. Widzicie? Raz i dwa. Co one tak wyrosły, zakrzywione. Jeden borowiczek i popatrzcie, drugi. Jest troszeczkę wygryziony, ale tak one dziwnie wyrosły. No mega zbiór dzisiaj, fajny, fantastyczny, przecudowne grzyby, aż mi się nie chce wychodzić z lasu. Kolejna piękna beczułeczka cegla stopora. Jaki maluszek. Piękny. Odwiedziliśmy pasmo Barnasiówki. W tej chwili za plecami mamy rudnik. Pasmo Barnasiówki jest na południe od rudnika. Rozciąga się pomiędzy Sułkowicami a północną częścią Myślenic. W tej chwili tutaj o, na zachód, tam właśnie będą Sułkowice. Grzbietem ciągnie się również żółty szlak turystyczny w stronę Myślenic i właśnie w okolicy tego żółtego szlaku na grzbiecie, na zboczach szukałem dzisiaj grzybów. A na wschód, tam są Myślenice. Zapraszam do rudnika.